Jesteś mamą, która właśnie wraca do pracy po urlopie macierzyńskim. Zobacz, jak przygotować swoją szafę na tę okoliczność. Zapraszam na najnowszy wideo poradnik. Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim to spore wydarzenie. Wiem, ponieważ wiele razy pracowałam z klientkami, które właśnie taka okoliczność spotykała i mm, Czasem jest tak, że wpadamy w taką panikę, bo przez ileś miesięcy, może pół roku, może rok, a może dłużej, jeżeli wcześniej byłaś na zwolnieniu lekarskim, nie pracowałaś, nie chodziłaś do biura. No i pojawiają się dwa takie aspekty. Po pierwsze, zmieniło ci się ciało i może być tak, że Twoje ubrania nie pasują już tak dobrze. Druga sprawa to taka, że idąc do biura po takim długim czasie, może okazać się, że w Wracasz jakby taka nowa. I nowa, dlatego że mogły zmienić się różne okoliczności w firmie, ale też dlatego, że długo nie widziałaś się z pewnymi osobami i zapewne chcesz ym, czuć się pewnie w tej sytuacji. A nie ukrywajmy, dobry wygląd bardzo często wspiera nas właśnie w odczuwaniu tej pewności. Wiem, że teraz mamy taki e, czas w życiu całego świata, kiedy wracając do pracy, możesz nie wracać do biura, ale moje dzisiejsze nagranie kieruje właśnie do tych osób, do tych kobiet, które po urlopie macierzyńskim szykują się do tego, żeby wrócić do pracy. I bardzo często dzieje się tak, że gdy spotykają nas jakieś ważne okoliczności, pierwsze swoje kroki chcemy skierować do sklepu, żeby kupić coś nowego. No bo przecież jest takie przekonanie, że jak będziemy mieć nowe ubranie, to będziemy nową, lepszą wersją siebie. No ale niestety nie zawsze tak jest. Dlaczego? Ponieważ to będzie tylko chwilowe poczucie takiego, że wyglądamy świetnie. A może się okazać, że takie zakupy, które idą na wysokich emocjach i na takich potrzebach, które pojawiają się raczej z naszych przeżywanych spraw, a nie z, takiego, z takiej potrzeby, żeby naprawdę kupić coś nowego, może okazać się, że zagracą ci szafę. Ale na pewno jest spora szansa, że Twoja szafa potrzebuje odświeżenia, no ale przede wszystkim, żeby wiedzieć, czy potrzebuje odświeżenia, no to będzie. Trzeba tam zajrzeć. Może zdarzyć się tak, że będziesz wracała do innej pracy. Może zdarzyć się tak, że wypadniesz z tej. Um Powiedzmy roli, w której byłaś poprzednio, roli, która wpłynęła na to, jak się ubierałaś. Powiedzmy, że poprzednio pracowałaś w firmie, która nie wymaga dress code'u, a teraz pojawia się taka okoliczność. Albo może zmieniłaś stanowisko, awansowałaś i chcesz ubierać się inaczej niż poprzednio. Więc można powiedzieć, że. Czas ciąży i porodu trochę wywala nas, tak jakby zabiera nas z ról, pewnych, które pełnimy. Długi czas nie chodzimy do pracy, czasem wracamy do innej pracy, no ale przede wszystkim, oprócz tego, że mama wraca do pracy, no to pojawia się jeszcze ta wielka rola ta wielka rola, którą jest rola mamy i różne związane z nią obowiązki. Okoliczności, których wcześniej nie było. Także trzeba też przygotować się na te właśnie swoje nowe role. No i przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyś zastanowiła się, czy i jak zmieniła się Twoja sylwetka, i żeby to wiedzieć w kontekście ubrań, bo ja wiem, że Ty możesz widzieć, czy wizualnie, czy po prostu na wadze Łazienkowej, że Twoja, waga się, twoja sylwetka się zmieniła, no waga może też, sylwetka się zmieniła. Ale warto jest tak osadzić się w realności. Czyli, e, tak naprawdę, powinnaś poświęcić trochę czasu na przejrzenie szafy. I ja wiem, że z małym dziedziciem na pokładzie może to być trudne, ale warto postarać się, żeby m, może zaangażować jakąś pomoc: e, dostać pół godzinki, godzinę, półtorej godziny takiego czasu dla siebie i pochylić się właśnie nad tym zagadnieniem. Raz a porządnie, żeby nie było takiej paniki, gdy jest małe dziecko, wychodzenie poranne do pracy, ja staję przed szafą i nie mam co na siebie włożyć, dlatego warto jest się do tego przygotować. Yy. Jeżeli zakładamy, że twoje ciało się zmieniło i niektóre ubrania mogą nie pasować, to warto, żebyś tych ubrań pozbyła się ze swojej szafy i pozbyła się albo chwilowo, to znaczy odłożyła je w jakieś inne miejsce, do jakiegoś kartona, na wyższe półki w szafie, może masz jakiś strych albo inne miejsce, gdzie możesz przechować te ubrania, dać je do tak zamrażarki, żeby one tam poczekały, bo może jeszcze się zdarzyć, że będą na ciebie dobre. Ale nie teraz, może też się zdarzyć tak, że już zakładasz OK, moja nowa praca już nie będzie wymagała białych koszul i marynarek, po prostu je oddam, sprzedam, znajdę im po prostu inny dom. Także pamiętaj, najważniejsze jest to, żeby przejrzeć tę garderobę, którą nosiłaś do pracy. Oczywiście możesz zrobić całościowy przegląd szafy, ale zastanów się właśnie, jak to zorganizować, żeby tę szafę przejrzeć, więc przeglądamy szafę i sprawdzamy OK, do mojej nowej pracy albo do starej pracy, do której Wracam, te ubrania się nadają. Te są za małe, te są za duże i rób listę zakupów, co potrzebujesz wymienić. To znaczy, na przykład powiedzmy, że chodzisz w bluzkach koszulowych, czyli takich, które są zapinane na guziki. No i okazuje się, że gdy karmisz dziecko, masz powiększone piersi i po prostu tamte stare koszule się nie dopinają. Warto je dać do zamrażarki, bo może się dopną, gdy przestaniesz karmić, ale na pewno, jeżeli te koszule są potrzebne, potrzebujesz zapisać je na liście zakupów i kupić sobie. Nowe. Oczywiście możesz kupić nowe używane, to znaczy od koleżanki na Vinted, na Oelixie, w second handa, gdziekolwiek, nie muszą to być nowe, nowe całkiem ubrania. Ważne jest to, żebyś też zastanowiła się w kontekście tego, jak będzie teraz Twoje życie okołopracowe, czyli te obowiązki poranne i popołudniowe wyglądały. Czy na przykład Twoje dziecko będzie miało opiekę w domu, czyli tak naprawdę ty tylko musisz wyjść do pracy i wrócić z pracy, czy może będziesz odwoziła dziecko do żłobka, do opiekunki, do rodziców obojętnie i będziesz potrzebowała z dzieckiem po prostu wyjść. Na rękach z całym majdanem, który jest z tym związany, więc będziesz potrzebowała prawdopodobnie trochę innego stopnia wygody, niż gdy wychodzisz sobie na obcasikach po prostu do biura. Także pamiętaj, żeby twoja szafa była też dopasowana do tego, jak szybko się przebrać. To znaczy, jak możesz zamienić szybko buty na bardziej wygodne albo na przykład okrycie wierzchnie na bardziej stosowne do tego, żeby po pracy po prostu pójść z dzieckiem na spacer, może gdzieś na jakiś, nie wiem, plac zabaw albo na przykład zrobić szybko zakupy. Na blogu wrzucam ci grafiki, wrzucam linki do sklepów, pokazujące jak możesz przestransformować kilka takich stylizacji z tych biurowych na te, które wymagają większej wygody, większej swobody, jeżeli chodzi o nasze nasze obowiązki. Czyli jak zmienić się tej elegancji, no, takiej może smart casualowej w większy casual, czyli w coś, co będzie bardziej po prostu wygodne. Także ważne jest to, żeby e, popatrzeć na swoją szafę, jak szybko, e, jak ją dostosować, żebyś mogła szybko się przebrać. Czasem właśnie wymieniając e, buty na obcasie na buty płaskie albo płaszcz długi na kurtkę, e, która po prostu no, gdzieś tam w aucie i w wyciąganiu dziecka z fotelika w samochodzie nie będzie się e, plątała. E, czyli już tak naprawdę połączyć takie dwie role społeczne. Tą pracową, która może być bardziej elegancka, i tą, która będzie właśnie taka każualowa, czyli bardziej wygodna. Także masz dwa na początek zadania, które są no, trudne, łatwe czasowo angażujące albo właściwie nie przejrzyj swoją szafę i zaplanuj jak twoje ubrania e, przemyśl to jak twoje ubrania będą sprawdzały się właśnie w takiej starej roli kobiety, która chodzi do pracy i tej nowej roli, która potrzebuje trochę więcej swobody, wygody, e, no i takiej gwarancji tego, że będzie można się po prostu swobodnie poruszać, e, kucać, e, klękać, pochylać się, e, nie zagrzewać się zbytnio ubran w ubrania kiedy dziecko tutaj nagle coś, a my już mamy czapkę, szalik i inne rzeczy na sobie, i gdy będziesz przeglądała szafę lub listę zakupów, czyli pierwszy element to szafa, a druga właśnie zaplanowanie tych zakupów zaplanowanie tych swoich stylówek, swoich zestawów pod kątem tego, żeby móc je szybko transformować z jednej roli społecznej do drugiej roli społecznej. Ale na koniec, a właśnie nie koniec, bo mam dwie rzeczy jeszcze. Chciałabym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Bądź dla siebie wyrozumiała. Bądź dla siebie wyrozumiała, traktuj siebie z troską, daj sobie czas na to, żeby w tej nowej roli poczuć się pewnie. Większość z nas, kiedy pojawia się dziecko, wpada w panikę, wszystko jest inaczej, jest inne ciało, inne dni, inne noce, inne obowiązki. Są yy, Sytuacje, które mogą nas po prostu e, przytłoczyć, dlatego właśnie bądź dla siebie wyrozumiała, traktuj siebie i swoje ciało z troską. Daj mu czas, e, nie oglądaj zbyt wele, wiele mediów społecznościowych, gdzie są idealne mamy z idealnie płaskimi e, brzuchami i po prostu dziećmi, które przesypiają całą noc. Bądź dla siebie wyrozumiała, nie wpadaj w panikę. Jeżeli chciałabyś. E, Ogarnąć ten temat z nami, to znaczy z zespołem kod stylu. Zapraszam Cię na e, pokład najnowszego programu online Mama Dobrze Ubrana. Jeżeli czujesz, że nie wiesz, jeżeli nowa rola mamy jest tak nowa, że Cię przeraża pod kątem szafy, bo przecież jestem stylistką i tylko pod tym kątem mogę Ci doradzać, e, zapraszam Cię do najnowszego programu online Mama Dobrze Ubrana. Możesz znaleźć link. Pod tym wideo e, i zapoznać się ze szczegółami tego programu. Omawiamy tam e, różne etapy w życiu młodej mamy. Jak e, zadbać o swój wygląd, o swoją szafę w połogu, żeby o niczym nie zapomnieć, żeby nic nas nie zaskoczyło. Jak w jaki sposób e, działać no, w tych pierwszych tygodniach, miesiącach, kiedy właśnie potrzebujemy ogarnąć e, karmienie piersią, kiedy potrzebujemy ogarnąć e, Sytuacje takie jak spacery, zestawianie ubrań, tych domowych z tymi, które są wyjściowe. Jak przecież wiemy, że początkowe tygodnie z dzieckiem oznaczają bardzo duży zamęt. Będę namawiała Cię do tego, żeby przyjrzeć się temu tematowi. No a wszystkie szczegóły tej oferty znajdziesz pod linkiem, który jest dostępny pod tym wideo. Mama dobrze ubrana. Kurs online dla tych mam, które już są młodymi mamami albo dla tych, które właśnie spodziewają się maleństwa i chcą się szafowo przygotować, żeby no te takie mało istotne rzeczy, jak ubrania w tym czasie, nas po prostu nie przytłoczyły i nie zdominowały tematu. No i żeby nadal czuć się pięknie i kobieco w tej nowej roli, która jest ogromnie zaskakująca, ogromnie pochłaniająca czas, ale też dająca wiele satysfakcji. Także dziękuję Ci za dzisiaj. Zerknij na ofertę kursu. Jest on jeszcze dostępny w sprzedaży przez kilka dni. Później Zamykamy zapisy i nie będzie do niego można dołączyć przez najbliższe miesiące. W przyszłym roku pewnie otworzymy drugą edycję, ale na ten moment tylko jeszcze przez kilka dni możesz dołączyć do tej edycji. Także dziękuję bardzo, powodzenia w tej nowej, fantastycznej roli. No i mam nadzieję, do zobaczenia na pokładzie kursu online. Papa! Pa.